Cześć przyjaciele. W poprzedni poniedziałek dodałem pierwszy raport z fanpage'a Best Sport Tips. Możecie go znaleźć w opisie filmiku na dole. Ta seria cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem, otrzymuję od Was mnóstwo wiadomości i zdecydowałem, że każdy fanpage będę sprawdzał 2 tygodnie, a nie miesiąc tak jak planowałem. Wydaje mi się, że 2 tygodnie to wystarczająco dużo czasu, by sprawdzić wiarygodność czy skuteczność grupy czy fanpage'a. Postanowiłem też sprawdzać 2-3 fanpage'y równolegle, żeby w stosunkowo krótkim czasie sprawdzić ich jak najwięcej. Dlatego też szedłem do stawki 5 zł za typ, żebym ja na tym nie zbankrutował, ale żebyście i wy mieli jakby potwierdzony w 100% proces sprawdzania. Wracamy do Best Sport Tips. Po 4 dniach grania 20 zł za typ mieliśmy minus 158 zł i 73 grosze, co jest mało wybitnym wynikiem jak na najlepszych typerów świata. W poniedzieli liczyłem na lepszy wynik i grając w poniedziałek płasko po 10 zł niestety jestem 2 dyszki do tyłu. Na stawki na razie nie zwracajcie uwagi, bo musiałem je zmieniać ze względu na ilość sprawdzanych grup, ale nie martwcie się, na koniec zrobię ogólne podsumowanie i będzie tam wykaz, ile typów weszło, a ile nie. Dzień 5 to 2 typy grane po 10 zł i 1 za 5 i też już od tego czasu gram wszystko płasko po 5 zł. 2 typy do przodu i 1 w tył, więc w końcu jest jakiś mały progres. Teraz uwaga wszyscy, zwracamy uwagę na 7 grudnia. 4 typy i 4 zwycięstwa i tu warto zauważyć, że hat-tricka zaliczył 1 typer od koszykówki. Jak na grę za 5 zł typujemy fajny profil. Prawie 17 zł, wielkie brawa za ten dzień. 8 grudzień to delikatne 3 typy i tak jak 7 grudnia zrobiliśmy 17 zł profitu, tak dzień później prawie wszystko poszło w plecy. 0 na 3. Słabo. Jeżeli chodzi o mecz Belupo, to cały czas był zawieszony i dlatego nie pograłem. Może to i lepiej by była wtopka. Jeśli nie mam screena kuponu, to po prostu nie zdążyłem pobrać podanego typu. 9 grudzień to niestety kolejny dzień w kratkę. Jak sami widzicie, łapiemy dużo, bo aż 7 typów i niby mamy 3 wygrane bety, ale przy tym aż 4 porażki. Tym samym notujemy kolejny minus, dokładnie minus 7,20 z tego dnia. Po 9 typach w poprzednią sobotę byłem nastawiony na solidne pilnowanie powiadomień z grupy, żeby i tym razem pograć jak najwięcej. Ale to, co się stało, przeszło moje wszelkie oczekiwania. W sobotę wjeżdża aż 15 typów, 3 z nich nie zdążyłem pograć, co i tak uznaję za dobry wynik z mojej strony. Naprawdę spora większość typów to piłka nożna, ale znajdzie się też kilka betów z koszykówki. Osobiście jak dla mnie taka ilość typów jednego dnia jest za duża, bo jak przychodzi ktoś nowy, nie zna typerów i chce próbować grać wszystko płasko, to przy takiej sobocie jest ryzyko, że pójdzie z torbami, ale ocencie to sami. Niemniej jednak w tą obfitą w typy sobotę łapiemy aż 9 minusów, 5 wygranych i 1 zwrot, co daje minus 25,72 jak na płaską grę za 5 zł to jest niestety spory minus. Ostatni, 10 dzień sprawdzania grupy Best Sport Tips. W niedzielę łapiemy astronomiczną liczbę 16 betów, ale już w sumie po poprzednim dniu jakoś nie bardzo mnie to zdziwiło. Jakimś cudem udało mi się pograć wszystkie typy, oczywiście płasko za 5 zł i tym razem wszystkie 16 zdarzeń to piłka nożna i koszykówka ze sporą przewagą piłki nożnej. Szczerze powiem, że porównując wszystkie grupy, w których teraz jestem i które sprawdzam, tu jest naprawdę oszałamiająco dużo typów. Może nie codziennie, ale weekend to jest naprawdę szaleństwo. Dobra, wracamy do niedzieli. Tak jak mówiłem, łapiemy tego dnia 16 typów, z czego 8 wjeżdża na plus, 6 jest na minus i mamy 2 zwroty. Grając płasko za 5 zł mamy profit w wysokości 2,36. No i teraz przydałoby się małe podsumowanie. Grałem z Best Sport Tips 11 dni. Niektórzy powiedzą, że to zbyt mało, żeby sprawdzić skuteczność, bo powinno się ją rozliczać miesięcznie. Ale dlaczego? Mi te 11 dni wystarcza w zupełności. Przez ten czas zagrałem 71 kuponów, nie licząc zwrotów, z czego tylko 31 z nich rozliczonych mam na plus. Jak widzicie, daje to 43% skuteczności, właśnie rozliczając te 71 typów. Biorąc pod uwagę, że abonament kosztuje 80 zł i że są to typy od najlepszych typerów świata, spodziewałbym się nieco więcej niż te 43% w przeciągu 11 dni. Na grupie oczywiście jest przypięty post ze skutecznością poszczególnych typerów, ale na pewno duża większość nowych członków gra wszystko płaską stawką. Na plus na pewno jest tutaj porządek na grupie, bo komentarze pod typami dodają tylko administratorzy, więc nie ma niepotrzebnego spamu. Mnie osobiście te 43% zupełnie nie przekonuje i dodatkowo ta ogromna ilość typów też nie zachęca mnie do przedłużenia abonamentu. Aktualnie sprawdzam 5 grup i uwierzcie, już mogę Wam teraz powiedzieć, że w tej piątce są lepsze, z lepszą skutecznością i tańsze niż Best Sport Tips. W każdym razie wydaje mi się, że analiza i sprawdzenie tej grupy jest dość rzetelne. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę i podaj filmik dalej, bo jak widać nie zawsze jest tak kolorowo jak na reklamowanych postach z fanpage'y. I szkoda w ciemno ładować pieniążki na abonamenty. Przybijam Wam piątkę, czekajcie na następny odcinek, następne sprawdzanie grupy. Siemanko!